Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w GTA San Andreas. W końcu mi się kurwa udało zmusić nagrywarkę do współpracy, bo miałem z nim jakiś techniczny problem, że raz łapała sygnał, raz nie. A podczas ostatniego odcinka to w ogóle mi gdzieś w połowie przerwało nagrywanie. Dobrze, że się zorientowałem w porę, a nie nagrałem połowę odcinka w piach. Dobra, mam w końcu nowego pada, w końcu mogę nagrać coś innego niż Gothic 2. Nie, żebym narzekał w sumie. Chociaż ja mam wrażenie, że martwe strefy pada są tak że zwłaszcza jak w lewo idzie CJ, to no dobra, mniejsza o to. Dobra, i w tym odcinku zanim weźmiemy się za questy, raczej questy, za dużo Gothica, zanim weźmiemy się za misję, to myślę, że skoczymy sobie na pakernię, ponieważ w poprzednim odcinku odblokowała się nam pakernia, ale ja już tam stwierdziłem, że nie będę, że już nie będę. O, dobra, tak się kończy, jak kradniemy wóz gangsterów. Tak się składa, że co prawda z naszego gangu, ale na razie nie mamy takiego respektu, żeby nam odpuszczali, więc raczej nawet jeśli ukradniemy wóz od naszego gangstera, to skończy się to agresją. Zauważyłem też, że gra była nieco cicho, więc więc ją troszeczkę podgłośniłem. Mam nadzieję, że będzie tym razem lepiej. No i generalnie jeśli chodzi o pakiernię, no to pakiernia po pierwsze daje nam właśnie taki sprzęt i taki. To jest do boostowania naszej wytrzymałości. Chwileczkę, którym to były? O, pod lewym bumperem mam, dobra. Ja na razie nie będę inwestował w wytrzymałość, gdyż wtedy schodzi ze mnie tłuszcz, a to tak troszeczkę problem jest. Ale jeśli chodzi, ale te dwa sprzęty są przeznaczone do zwiększania muskulatury i głównie ja to będę robił. Myślę, że 100 LBS, co to był za skrót? Chyba kamienie. No i ten, no i generalnie ćwiczymy naprzemiennie wciskając krzyżyki kółko. Szczerze mówiąc, mało jest to wygodne. Mogę jednym palcem spróbować. A, nawet daję radę jednym palcem. Generalnie grając ostatnio w Raymana Revolution na PlayStation 3, bo tak się składa, że mam taką możliwość. I jak była ta minigierka z Raymana 2, że się biegało dzieckiem Globoxa, to również za pomocą tych klawiszy. Dobra, no już. Dobra, niechcący. Niechcący przestałem ćwiczyć. Generalnie mamy limitowany czas na ćwiczenia dziennie, więc nie możemy sobie wyrobić w jedno takie posiedzenie całej muskulatury. Tak, chyba myślę, że kwestia trzech, może czterech takich wizyt i już powinniśmy mieć ten. A, jeszcze generalnie możemy się też nauczyć nowych ciosów. W tym w Los Santos to jest boks. Tak chcę. Ale oczywiście, dopóki nie nabędziemy muskulatury, nie możemy tego zrobić. Teraz spróbuję 120. Skoro setkę na luzie jestem w stanie wyciskać. O, i widzę, że. Widzę, że 120 też luźno. Teraz, szczerze mówiąc, na padzie jest to mało wygodne. Bo wcale na klawiaturze też nie było, z tego co pamiętam. Generalnie takie klikanie na przemian guzików. Dobra, spróbuję dwoma rękami. Może to da nam większy, lepszy skutek. O, chyba znalazłem złoty środek. Troszeczkę w zabawny sposób trzymam pada. Niestety nie włączyłem kamerki, no to wam tego nie pokażę. Ja muszę od czasu do czasu zerkać na ten. Zerkać na kompa, czy mi przypadkiem znowu nie przerwało. Generalnie, jeżeli to oprogramowanie, którego używam, dalej będzie takie humorki stwarzać, to przerzucę się na OBS-a. Bo w OBS-ie już chyba wiem, że testy na OBS-ie wykazały, że są ściny. Oj, proszę bardzo. Już tam mamy tak, no chyba tak na oko 1/4, 1/3, chociaż 1/3 to. Nie, no tak 1/4, 1/5 pełnej muskulatury.
I generalnie ja będę jak naj... ja generalnie przeważnie gram, to staram się jak najszybciej tą muskulaturę nabić, bo po pierwsze zwiększa to no, powodzenie u płci przeciwnej. Da. A po drugie, nasze ciosy są silniejsze. Po trzecie, strasznie rozpierdalają te chude po prostu ramiona CJ'a. No dobra, z padem chyba jest wszystko w porządku. Jakby co, mam drugi, bo se kupiłem. Bo czemu nie? Co z tego, że PlayStation 5 już wyszło, a ja inwestuję w Play'a 4, ale cóż. That's game null and void, motherfuckers. So, what kind of guns we working with now? One times came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at him? Say, what happened to Emmett? Emmett? Gangs these days got racks, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard family. We ain't too close these days, but nonetheless. No już nawet generalnie nawet Sweet nam wspominał, że już nie jesteśmy zbyt bliżej, że już oni się odłączyli jakby od grów. To był taki jeden odłam. Strasznie dużo się nagle tu samochodów zrobiło, ale nieważne. Dobra. Już się bałem, że znowu mam drifting w prawym analogu, ale na szczęście gra się po prostu tak zachowuje. Bo generalnie postanowiłem sprawić sobie nowego pada. Ponieważ driftował mi prawy analog, a jak rozebrałem pada, okazało się, że są lutowane. I wylutowanie tego analoga to jest koszmar. Dobra, ale generalnie misja, którą teraz mamy, jest prosta. My wjechaliśmy innym wejściem, no ale cóż. Można i tak. Generalnie musimy teraz... To jest misja, która wprowadzi nas w mechanikę strzelania, której... I tu już jest taka mała rewolucja względem... Vice City, bo to była poprzednia część. No i oczywiście pomylił nas z bratem naszym, który zmarł, jak miał chyba 5 tam 6 lat, został zastrzelony po prostu. I generalnie nie wiem, czy o tym wspominałem, czy to w ogóle było wspominane, ale generalnie śmierć tego brata Karla była takim zapalnikiem. Który sprawił, że Karl po prostu spierniczył. Dobra, i pod prawym bumperem mamy auto na namierzanie. Oczywiście w tej grze, w każdej części GTA z tej trylogii 3D pod prawym bumperem jest namierzanie. Jest to zabieg niezbędny, gdyż po prostu celowanie, no żeby było jakiekolwiek celowanie. Na PC-cie oczywiście używało się do tego myszki, ale na padach jest właśnie. A i generalnie. A jeszcze o tym nie wspominałem jeszcze o tym, ale to zaraz o tym wspomnę. I w sumie fajnie, że jest ta misja, bo sobie przy okazji przypomnę, w jaki sposób się... Bo generalnie możemy też się... I to chyba dopiero weszło... Nie jestem pewien, czy to było w poprzednich częściach, bo ja przyszedłem je wszystkie na Play'a dwójkę. Ale dzięki lewego i prawego triggera możemy... sobie teraz właśnie przełączać się między celami. To jest zajebiście przydatne. Dobra, kucniemy. Generalnie celność Karla jest jako tako ok, jeśli chodzi o pistolety, tylko musimy po prostu uważać na to, żeby... Musimy po prostu uważać na to, żeby nie strzelać non-stop, bo wtedy celność no, spada. Dobra, i generalnie jeżeli podczas R1 dotkniemy prawego analoga, włącza się nas celowanie ręczne,
Co jest nawet, no, kwestia, myślę, konfiguracji i czułości prawego analoga. Dobra, zastrzelmy go. I w tej części samochody można rozwalać strzelając im w bak do wlewu paliwa. Nawet nie trzeba w zbiornik. Co ciekawe, jak strzelimy w zbiornik, to auto nie wybucha. Magia. Ale przeważnie to nie jest konieczne, ponieważ w wszystkich częściach trylogii 3D, czyli, a mówiąc trylogia 3D, mam na myśli trójka Vice City oraz San Andreas, to w każdej z tej części... czekajcie, zbiorę myśli. W każdej z tych części po prostu... Dobra, odwozimy go do domu. Chyba po raz pierwszy w tej grze go odwozimy do domu. Nie pamiętam, ale chyba tak. O czym to ja mówiłem? A, coś tam chciałem powiedzieć o trylogii 3D, ale zapomniałem. A, w każdej części trylogii 3D oczywiście, jeżeli auto się dachuje i przewróci się, to wybucha. A dopiero w czwórce się to zmieniło i w czwórce po prostu auto jest niezdatne do użytku dalszego. Ale nie wybuchnie. I tutaj mieszka Big Smoke. Jedyny członek chyba gangu, który nie mieszka na... Jedyny, znaczy się, spośród Ridera, Sweeta i tak dalej, no to on jako chyba jedyny nie mieszka na Grove Street. A, i mamy wprowadzenie do kolejnej mechaniki w tej grze. Dzwoni teraz do nas Sweet i nam pierdoli, że niby przynosimy wstyd, że nie respektujemy barw, więc teraz musimy udać się do... No właśnie, do sklepu z odzieżą, które... I gdzie musimy kupić sobie jakieś zielone fatałaszki. Ja to zrobię. Generalnie... w zależności od tego... W zależności... Przepraszam, zagapiłem się. Generalnie w zależności od tego, jakie mamy barwy, wzrasta nasz respekt u gangu. Ale uwaga! Jeżeli założymy złe barwy... innego jakiegoś gangu, to może się to skończyć agresją nawet ze strony członków gangu. Ponieważ w tych gangach, w gangach LA po prostu członkowie gangu rozróżniają się między sobą poprzez właśnie kolory, jakie noszą. O, a przy okazji Slowride jedzie. Generalnie jest tutaj kilka kawałków z Guitar Hero 3. Co jest nawet całkiem spoko. Dobra, ja sobie z reguły na początku biorę tors. Chyba to było Green Hoodie. Czyli zielona bluza z kapturem. No i super, już jest elegancko. Ile to kosztuje? $45, spoko. Generalnie jest kilka sklepów z odzieżą w San Andreas, a Binko jest chyba najtańszą alternatywą. Dobra, i kupię sobie jeszcze... są tutaj dresy jakieś? No dobra, wezmę zielone jeansy. Myślę, że to będzie spoko nawet. No, wyłaź, pokaż się nam. No i proszę bardzo, już widać, jaki gang reprezentujemy na podległość po prostu. Dobra, i możemy jeszcze jakieś tam zegarki, łańcuchy się bawić, ale ja tam się nie będę pierdzielił. Generalnie przebrania możemy też użyć, jak uciekamy przed policją, bo jeśli zmienimy dostatecznie wygląd, to wtedy... jak zmieniamy ten wygląd dostatecznie dużo w tym wyglądzie, jeśli chodzi o ciuchy, no to policja nas przestaje nas gonić. No cóż, logika GTA. Możemy wsiąść na ich oczach... O Boże.
Nie, coś z tym padem jest ewidentnie tak, jak chyba zmienię. Kurwa, nie zrobiłem dodatkowego save'a. No dobra, trudno, mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok. W sumie tak troszeczkę na to liczę, gdyż aczkolwiek nie mam ochoty najmniejszej na powtarzanie któregokolwiek z początkowego etapu. No to jest dziwne, jak tak, patrzcie, biegnę, jak tak skręcam, to on nagle tak jakoś zwalnia. To jest takie... Dobra. Wiecie co, ja tu zrobię cięcie i zmienię pada i zaraz do was wracam. Dobra, jestem z powrotem, zmieniłem pada na czerwonego, jest lepszy. I generalnie dużo lepiej, więc z tym drugim padem jest ewidentnie coś nie tak, więc ja będę musiał go potem zareklamować, ale nieważne. Dobra, odblokowała się nam teraz misja Big Smoke'a. I myślę, ale zanim się do ich podejmę, to myślę, że dokończę sobie Sweeta. Żeby już mieć spokój. Drive-by. I could drive as well as CJ, man, I'm telling you. Yeah. Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, i teraz Ryder generalnie narzeka, że jeździmy jakie pierdoły. A wciąż dostajemy rolę kierowcy. Niestety taka jest rola protagonisty GTA po prostu, że protagonista GTA praktycznie zawsze w misji prowadzi. Rzadko kiedy jest inaczej, zwłaszcza w trylogii 3D. No. Dobra. No to lecimy w podróż życia. Generalnie to jest misja, że jeździmy po terytorium balasów i po prostu robimy tak zwany drive-by, czyli ostrzał z... Dobra. Ja Dobra, już chuj, jak pojechałem tędy, to jadę tędy. Kurwa, od razu lepiej się jeździ. No cóż. Dobra. I teraz dzięki zmianie pada Kansei do rifta wchodzi bez problemu. Generalnie gdybyśmy mieli pistolet maszynowy, moglibyśmy prowadzić ostrzał z boku, ale w San Andreasie doszła mechanika, że polegająca na tym, że pasażerowie mogą ostrzeliwać wrogów z auta. O, tak jak teraz jest to właśnie zaprezentowane. Więc ja po prostu sobie skorzystam z ich pomocy. I generalnie jest taka sztuczka, że możemy szybko prysnąć i pozbierać sobie ich broń. Tylko nie możemy robić tak za długo przebywać poza autem, bo inaczej wtedy misja się nie zalicza. Ale ja tam sobie... Ja lubię generalnie gromadzić w San Andreas, w GTA darmowe ammo. Więc... Dobra. Pozbieraliśmy. Spierdalamy stąd. Dobra. I oczywiście wysiadamy w ciągu misji i zbieramy kasę i broń. Dobra, bo już Ryder się denerwuje. Oj, taki bug się zrobił, że jeżeli nie możemy wejść od strony kierowcy, a siedzi pasażer, no to CJ i tak wejdzie. To jest prosta grupka, wystarczy ją rozjechać, czego ja nie zrobiłem, bo jestem kurwa genialny. No ale to, czego ja nie zrobiłem, to już panowie dokończą.
No, strzelaj. Dobra, daruję sobie. Policja nas goni. Generalnie policja nie jest już taka upierdliwa jak w poprzednich częściach. Bo w poprzednich częściach to najlepsza taktyka wpierdolić się po prostu w ciebie z całą siłą. Tutaj policja już jest bardziej ogarnięta. Już nie robi takich nieodpowiedzialnych manewrów, przynajmniej tak często. W tej części policja bardziej próbuje wykonać na nas pewien manewr, który spowoduje, że wpadniemy w poślizg, czyli wjeżdżając nam bardziej tak w tył, tak pchając nas z tyłu. No i oczywiście, żeby tradycji stało się zadość, pierwszą wizyta w PSP musi być za darmo, a my teraz musimy po prostu nie broić. O, uwaga. Nie walnąć w radiowóz i będzie wszystko ok. Dobra, trochę naokoło se pod... O Boże. Mam nadzieję, że tego nie widzieli, bo wtedy przypiks. Dobra, trudno. Gonią nas dalej, ale... To nie zmienia faktu, że możemy wrócić, dalej kontynuować jazdę do kryjówki, a jak skończymy misję, no to policja automatycznie się od nas odczepia. I tak jest w każdej niemalże części GTA. GTA w sumie. No i znowu dostaliśmy hajs na browara. Co generalnie jest spoko, bo w tej części zapewne już zauważyliście, że rzadko kiedy, że teraz na już pieniądze za misję to nie jest taka oczywistość. Bo w poprzednich częściach, w trójce z tego co pamiętam, za każdą misję dostawaliśmy hajs. Niezależnie od tego, co to była za misja. A w Vice City po prostu było kilka wyjątków, kiedy nie dostawaliśmy hajsu. Jedną z takich misji, za którą się w Vice City nie dostawało hajsu, to była misja jak ten. Jak trzeba było Lansa uwolnić. O, uwielbiam ten utwór, który leci. Szkoda trochę, że w tej wersji ścieżka radiowa jest okrojona. Ale szczerze mówiąc, aż tak bardzo nie narzekam. Kiedyś to byłem oburzony, że z jego Osborna nie ma, ale teraz już szczerze mówiąc hype na tą personę mi tak troszeczkę przeszedł. Co nie zmienia faktu, że Ozzy Osborne jest zajebisty. Dobra, pakujemy. Generalnie jeżeli weźmiemy największy ciężar, to gwarantuję, że wam się to nie uda i po prostu będziemy trochę mozolnie pakować. A tak, no to na luzie. I znalazłem idealny sposób, żeby właśnie jako tako mi to szło. Po prostu tak jakby trzymam bokiem tego pada, tak, że pod kciukami obu rąk mam krzyżyk i kółko. O, i teraz mamy informację. Przepraszam. Teraz mamy informację, że mamy na tyle muskulatury, żeby móc wziąć udział w treningu, który nas nauczy nowych ciosów. Dobra, zrobię się silniejszy i bardzo dobrze. No i pakowanie nam idzie. No i niestety to jest trochę denerwujące, że nas tak limitują, ale... Wiecie, zakwasy, tego typu rzeczy. Jeszcze przepukliny dostaniemy i co wtedy? Kurde, jak sobie przypomnę, że... Kiedy, żeby mieć profesjonalną teraz właśnie lekcję WF-u, trzeba za to płacić, kiedy w szkole miało się to za darmo, ale... No cóż. Dobra. Generalnie klepanie polega na tym, że namierzamy i maszujemy krzyżyk i to jest najlepsza taktyka, żeby sobie poradzić. On jest dosyć wytrzymały, ale już mu HP schodzi. Czyli prawy bumper, maszowanie kółka. Proszę bardzo. O, już zaraz będzie na łopatkach wielki kurwa bokser. Normalnie kurde Kliczko. Czy tam Kłyczko. Nie wiem, jak się wymawia tam jego
pseudonim czy tam nazwisko. Od razu mówię, nie siedzę w sportach walki, więc w boksach w sensie. Tak dalej. O, i teraz właśnie jak zamiast kół, jak przytrzymamy prawy bumper i zamiast kółka wciśniemy trójkąt, to wykonujemy właśnie specjalne ciosy. Generalnie w San Andreasie nie ma jakichś skomplikowanych walk, bo tutaj jednak mimo wszystko, jak w każdej innej części, nacisk jest bardziej kładziony na strzelanie niż klepanie pyska. Dobra, ja teraz może to zaprezentuję na jakimś pierwszym lepszym przechodniu. Czemu nie? O, najlepiej jak to będzie dealer. Generalnie warto na początku gry polować na dealerów. O, czekajcie, na nim za... Cyk, cyk. A, dobra. Zjebałem. Użyłem kółka zamiast kwadratu. Jest zamiast trójkąta, jestem debilem. Dobra. Spadamy stąd. Bo jeszcze se biedy napytam na koniec odcinka. Dobra, jakoś tam. Ktoś mi. Dobra, teoretycznie kobiet się nie bije, ale co mi tam. No. I proszę bardzo, tak wygląda boks. O! Nóż miała skubana. Dobra, dawaj to. Co mamy? A, baseballa. No, wolę baseballa. Nóż się nam przyda na późniejszym etapie gry. Na razie go olejemy. Dobra. Dobra, możemy jeszcze, myślę, chwilkę pograć. Mam już chyba na oko z 20 minut nagrania. O Boże, ja... Dobra, w sumie pierdolić te save'y. Aż tak dużo gry nie przeszedłem, więc jakby co, no to... Co, nawet przejdę grę od nowa do tego momentu. Myślę, że nie stracę dużo. Z pół godziny mi to zajmie, może mniej. Dobra, i ostatnia misja dostępna u Sweeta póki co. Późniejsze się nam odblokują, jak porobimy misję Ridera i Big Smoke'a. A nie, to jeszcze nie ta misja, dobra. To w następnym odcinku już będzie ta misja, gdzie poznamy faceta naszej siostry. Taki mały spoiler. Chociaż w sumie nie wiem, czy spoilery w tej grze obowiązują. To samo jeśli chodzi o Gothica 2, to sama sytuacja, że tam chyba już nie da się tego spoilować tak otwarcie. Ja w zasadzie tak trochę te informacje podaję tak dla zasady, żeby let's play był informatywny. Bo mi tak troszeczkę zależy na tym, żeby gra została prawidłowo przedstawiona. Dobra, i generalnie w tej misji chodzi o strzelanie, od razu mówię. Generalnie Sweetowi negocjacje nie poszły coś. Więc ja wezmę swojego Clovera, który dalej tu stoi. Leci im po pukawę. Generalnie warto odwiedzać co jakiś czas Emeta, żeby zebrać dziewiątkę, bo to mimo wszystko jest darmowa broń. A ja sobie z chęcią skorzystam, że mamy za darmo. Dobra, klamka. Tu jest klamka. No już proszę bardzo, mam już 200 pocisków. Więc na start to nam wystarczy na luzie. Ciekawe, jaka jest stacja ustawiona, bo w sumie nie zwróciłem uwagi. Wypieprzać z drogi. Dobra, ja się zatrzymam już tutaj. Kurde, nie ten. Generalnie można też strzelać heady, ale ja nie będę ryzykował. Kurde, jeszcze psiarskie. No i zjebałem to. Dobra. Generalnie game over równa się dla mnie wczytanie gry, ponieważ... Czekajcie. Dziś jest drugi ma... Co, ja miałem tylko jeden save? Czy ja ochujałem, czy co? Dobra. Zobaczmy, sprawdźmy tego save'a. Może nie zapisałem? Dobra.
Generalnie wczytywanie troszeczkę trwa w tej grze. Nie, dobra, byłem na siłce, wszystko gra. Dobra, no to w takim razie podejście numer 2 do misji, bo ja ją troszeczkę spartoliłem. Bo mi się troszeczkę czasami klawisze mylą, bo już tyle tych kurwa gier gram, że... Dobra, nie będziemy oglądać po raz drugi cutscenki, bo na chuj. Dobra, jak piszę, że nie odbieram, to nie odbieram. I chuj. Dobra. O, Saber. Z chęcią znaczy się, to jest Stallion. Z chęcią przygarnę. A, ten nic sobie nie zrobił, że wziąłem jego autko. O, to jest chyba SFUR chyba leci w stacja. Poznaję po tych typowych właśnie rytmach. Ponieważ... ponieważ co? No po prostu charakterystyczne takie... Ta stacja puszcza takie charakterystyczne... Taka wręcz chyba klubowa muzyka. Mi się wydaje, że to jest. SFUR to jest stacja, która jest z San Fierro. SF znaczy... O panie kochany, co ja tu odpierdoliłem? Dobra. Wysiadaj, Karl, idioto. Dobra, ja skorzystam z tego, że mi załatwi to robotę. A pan dokąd? Dobra, kucaj. Mniejsza szansa, że nas trafią. No namierza ich, deklu. Nie. Kurwa, nie chciałem zmieniać. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Spróbuję jeszcze raz i najwyżej zakończę odcinek, bo mi coś ewidentnie nie idzie. Dobra, lecimy. Zaczynamy misję i po raz trzeci musimy troszeczkę tych cutscenek pooglądać. Niestety. Ale tak sytuacja wygląda, jak się nie potrafi, kurwa, grać porządnie. I po raz trzeci jedziemy do Emeta po broń. Może Severn nawet dodaruje, nie wiem. No. Dobra, musi wystarczyć. To jest fura, którą porusza się Ryder. O, i ta stacja, którą teraz słuchamy, puszcza reggae. Boże, jaki on ma żałosny promień skrętu. A jeszcze będzie dane nam pojeździć tą... No w kurwa mać! Z podporządkowanej... Ja miałem pierwszeństwo. Do chuja wafla. Dobra. Bierzemy klamę. Jedziemy. Nie będę wycinał tamtych podejść, bo w sumie... Bo w sumie fajną akcję zrobiłem podczas drugiego, a pierwszą to tam jebać. Dobra. Czas antenowy mi się kończy, kurwa. Dobra, zatrzymaj się tutaj. Kucnij. I tu jest murek taki zajebisty. Który mi gówno da. No. Super. Kurwa super. Dobra, nie. Tą misję zrobimy sobie w następnym odcinku. Ja się nie będę denerwować. Póki co to... O, szybko, szybko. Pauza, pauza. Generalnie jakbym nie dał pauzy, to byśmy musieli... wysłuchiwać jeszcze instrukcji, że jeżeli zostaniesz zabity, to trafiasz do szpitala, bla, bla, bla. Twoja stara, no super. Przydatne info, naprawdę. Dobra, póki co to mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.